przypomnę, że ten wykład o relacjach Polski i Zachodu, pewnej wspólnoty, która kształtuje się na gruncie dawniejszej wspólnoty Europy chrześcijaństwa zachodniego, Europy zbudowanej na jeszcze wcześniejszym fundamencie cywilizacji śródziemnomorskiej. Ten wykład zacząłem w czasie jego pierwszego, jeśli można tak powiedzieć, odcinka od pewnego najogólniejszego ujęcia stosunków międzyludzkich, do którego chcę wracać, bo wydaje mi się bardzo interpretacyjnie twórcze, dające wiele możliwości zrozumienia naszej sytuacji, nie tylko w kontekście stosunków z Zachodem. Zapożyczam tę systematykę od niemieckiego historyka i robię to świadomie, z szacunkiem, bo wiele rzeczy z Zachodu, także od naszych niemieckich sąsiadów, które przyjmujemy intelektualnie, ma wielką wartość i rozwija nas. Obok rzeczy złych, o których będziemy dzisiaj mówić, przychodzą także rzeczy dobre. I to właśnie ta wymiana, w której mamy prawo uczestniczyć na równych prawach, jako nie tylko ci, którzy przyjmują, ale ci, którzy również mają prawo upominać się o powrót Zachodu do źródeł, mamy prawo uczestniczyć. Otóż ta koncepcja to koncepcja Reinharda Koselleka, jego antropologia historyczna, niemieckiego historyka, który zmarł w 2009 roku, a urodził się w Zgorzelcu w 1923, która mówi o tym, że właściwie takim najmniejszym wspólnym mianownikiem, do którego sprowadzić można relacje międzyludzkie, da się określić jako ów mianownik trzy konkretnie sytuacje, trzy porównania, trzy opozycje. Pierwsza to jest opozycja wyżej, niżej. No, jesteśmy oceniani jako ci, którzy są wyżej albo niżej w hierarchii. Hierarchizujemy się wzajemnie w najróżniejszych układach. Od gdzieś grupy szkolnej po narody, po cywilizację. Wewnątrz i zewnątrz. I to jest kluczowe rozróżnienie dla zrozumienia naszego miejsca w Europie. Bo jednocześnie jesteśmy traktowani i traktujemy się jako część wspólnoty europejskiej zachodniej i często borykamy się z problemem, że jesteśmy traktowani jako zewnętrzna część, peryferia albo w ogóle ciało obce tej wspólnocie zachodniej. Stąd ten podział wewnątrz-zewnątrz wydaje mi się tutaj szczególnie ważny i wart rozważania w kontekście naszych relacji z Zachodem. Mówiłem o tym w czasie zeszłego wykładu, że szczególnym przypadkiem tego specyficznego ujęcia w naszych relacjach z Zachodem jest stosunek z Niemcami. Królestwo Niemieckie, stając się ośrodkiem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, istniejącego przez prawie 900 lat, utożsamiło do pewnego stopnia siebie z Europą, siebie ze wspólnotą szerszą, zachodnią. I szczególny przypadek Polski polega na tym, że inaczej niż Królestwo Czech, nigdy Polska nie zgodziła się wejść do Rzeszy, do imperium, którego ośrodkiem było Królestwo Niemieckie. I to stawia nas na zewnątrz Rzeszy. Nigdy nie byliśmy poddanymi Rzeszy. Natomiast zawsze, od momentu chrztu, ci, którzy przyjęli ten chrzest, ci, którzy aspirowali do jego poszerzania, uważali się za część wspólnoty europejskiej, łacińskiej, której stolicą nie jest Aquisgrán, Quedlinburg, tam gdzie był akurat dwór cesarza, tylko jest Rzym, zawsze ten sam Rzym. Rzym, stolica prawdziwa Zachodu łacińskiego, chrześcijańskiego. A więc wewnątrz, czy trochę na zewnątrz, wykluczani przez tych, którzy trzymają klucze do imperium europejskiego, do Rzeszy. No i trzeci element, który dzisiaj chciałem specjalnie uwypuklić, bo dotarliśmy w czasie tej opowieści na poprzednim wykładzie przedstawionej do progu nowoczesności, do XVIII wieku, do epoki oświecenia. Otóż tą trzecią opozycją poza wyżej, niżej i wewnątrz, zewnątrz jest przed i po, albo wcześniej i później. Układamy się w pewnej sekwencji czasowej między sobą.
Jedni są starsi, kończą życie, stają się jakby mniej ważni przez to z punktu widzenia tych, którzy wkraczają dopiero w życie, ale jednocześnie ci starsi uważają, że mają prawo pouczać tych młodszych. Prawda? Więc te relacje mają wielowymiarowy charakter, ale napięcie między tymi, którzy uważają się za starszych i tymi, którzy traktowani są jako młodsi, niewątpliwie są bardzo ważną częścią relacji międzyludzkich i ważnym aspektem naszych relacji ze wspólnotą zachodnią. Niewątpliwie jesteśmy młodsi w niej. Młodsi od tych, którzy utworzyli tak zwaną starą Europę wraz z powołaniem cesarstwa w roku 800, 25 grudnia w Rzymie, kiedy cesarz Karol I, król Franków, koronował się na właśnie władcę całego, można powiedzieć, Zachodu, skupiającego księstwa germańskie i galijskie i północnoitalskie. To jest ten rdzeń starej Europy. Wciąż słyszymy stara Europa, stare demokracje, które pouczają tę młodszą Europę, te młode demokracje. Abstrahując od absurdalności tego sformułowania, mam na myśli młode demokracje, kiedy jest stosowane w odniesieniu do Polski, bo wiadomo, że demokracja w Polsce czy na Węgrzech ma tradycje o kilkaset lat starsze niż na przykład demokracja amerykańska czy demokracja francuska. Ta się zaczyna dopiero wraz ze szczególnym typem demokracji, to jest rewolucją francuską. To owo przeciwstawienie starsi, młodsi, starsi pouczający, występujący w roli nauczycieli, młodszych członków Europy, że tak powiem, no niestety wciąż jest częścią naszej rzeczywistości. Wciąż słyszymy te nie tylko pouczenia, ale i argumenty do tego właśnie się odwołujące. No przecież my tworzymy tą prawdziwą, starszą Europę, a wy jesteście młodzi, wy aspirujecie trochę takie pentaki, które wymagają jeszcze oszlifowania przez nauczycieli z Brukseli, prawda, Paryża czy Berlina. Ten specyficzny układ, jaki wytwarza napięcie między tymi, którzy są już po i tymi, którzy są dopiero przed, tymi młodszymi i tymi starszymi, nabiera szczególnego znaczenia w epoce oświecenia. Dlaczego? Dlatego, że wtedy pojawia się zjawisko przyspieszenia historii i wraz z nim pojęcie postępu wchodzi do użycia, nawet jeżeli nie jest jeszcze dokładnie tak sformułowane. Pojawia się podział na te kraje postępowe i te, które zostają z tyłu gdzieś, właśnie są zacofane. To jest dopiero zjawisko związane czy odczytane, rozpoznane w pełni w epoce oświecenia. Naturalnie takie porównania, no my stoimy właśnie wyżej, jesteśmy jakoś lepiej rozwinięci, są znane we wszystkich wiekach. Powiedzmy polskie poselstwo w Paryżu jadące po króla elekta Henryka Walezego odczuwało to, że we Francji są traktowani trochę jakby z góry przybysze gdzieś z takich półdzikich peryferii Europy. To był wiek XVI, choć wcale się tak nie czuli i nie ulegali temu kompleksowi w najmniejszym stopniu. O tyle w wieku XVIII ten kompleks, prawda, wynikający z założenia, że na Zachodzie jest źródło postępu, a tu jest sfera jakiegoś zacofania, który nie nadąża za tą przyspieszającą historią, nabiera znaczenia na nowo definiującego relacje między Polską a Zachodem, szerzej Europą Wschodnią a Zachodem. Ten czas, myślę, że warto zobaczyć w jeszcze jednym kontekście. Przepraszam, że mówię na razie jakby o zjawiskach może trochę abstrakcyjnych, może takich, które wydają się Państwu odbiegać od rzeczywistości, która nas teraz obchodzi, ale żeby zrozumieć dzisiejsze relacje Polski wewnątrz Zachodu, Polski z Zachodem, musimy, jak sądzę, czy powinniśmy spojrzeć na to właśnie z troszkę głębszej perspektywy. Otóż wtedy właśnie, czyli w XVIII wieku, kończy się Europa chrześcijańska. Kończy się wspólnota chrześcijańskiej Europy. Niektórzy datują to na rok już 1648, na pokój westfalski kończący wojnę 30-letnią, ale formalnie wciąż jeszcze ta wspólnota chrześcijańskich władców trwała. Niewątpliwym jej końcem są rozbiory Rzeczpospolitej.
i rewolucja francuska, to się razem zbiega, albo jeszcze inaczej, pierwszy rozbiór Polski, którego smutną rocznicę będziemy w tym i przyszłym roku mogli wspomnieć, 250, który zbiega się dokładnie z rozwiązaniem zakonu jezuitów. To była klęska Europy katolickiej. To było zwycięstwo tych, którzy prowadzili świadomą, konsekwentną walkę z katolicyzmem i z jego głównym bastionem w Europie Wschodniej, za jaki uważano, za jaki traktowano Rzeczpospolitą i jednocześnie ze zbrojnym, jeśli można tak powiedzieć, duchowo zbrojnym ramieniem tej katolickiej kontrofensywy po triumfach protestantyzmu w XVI wieku, czyli po rozwiązaniu zakonu jezuitów. Ta łączność tych dwóch dat, rok 1773, jest warta zapamiętania. Zwraca zresztą na tą uwagę wspomniany przeze mnie historyk niemiecki Reinhard Kozelek, mówiący, że to jest przełomowa data w historii Europy. Początek upadku Rzeczpospolitej, pierwszy rozbiór i likwidacja zakonu jezuitów. Wiadomo, zakon został odnowiony potem, ale no powiedzmy jego formuła się zmieniła bardzo, na pewno. Otóż ten moment, w którym kończy się Europa chrześcijańska, w którym zwycięża Europa oświecona, niekiedy jeszcze zachowująca kostium władzy chrześcijański, ale w istocie całkowicie areligijna, a w dużej części antyreligijna, nawet w tak zwanych katolickich monarchiach oświeconych, jak powiedzmy w Austrii cesarza Józefa II, który przeprowadza dużo bardziej brutalną, jeśli można tak powiedzieć, walkę z Kościołem niż na przykład Katarzyna II po rozbiorach Rzeczpospolitej. Dużo gorzej traktowany jest Kościół katolicki w Austrii, arcykatolickiej Austrii wtedy, w czasach Józefa II. Więcej rozwiązał klasztorów, więcej zlikwidował kościołów niż pod panowaniem Katarzyny II. Tak się akurat złożyło. Mówię o tym tylko, żeby wskazać na właśnie kryzys samej istoty chrześcijańskiej Europy, która jako chrześcijańska rozwijała się od założenia politycznego w roku 800. Otóż zaczyna tworzyć się nowa ideologia tej Europy, która odnosi sukces, Europy rewolucji przemysłowej. Bo to jest przełom niewątpliwy, materialny, bezdyskusyjny i jeżeli tęsknimy do lepszego życia, a to jest bardzo ważna część dynamiki następnych przecież wieków, a może historii w ogóle, ale na pewno następnych wieków relacji Polski z Zachodem. Tęsknimy do lepszego życia, do postępu materialnego, prawda? To machiną tego postępu jest rewolucja przemysłowa, kapitalizm. To słowo musi paść. Ale kapitalizm nie rozwija się w próżni ideowej. Podstawą ideową sukcesu kapitalizmu jest liberalizm. Trzeba to powiedzieć jasno, oczywiście są, jestem tego świadom, koncepcje łączące chrześcijaństwo z kapitalizmem rozwijane i przez hiszpańskich teologów i odnawiane w XX wieku między innymi przez mojego, jeśli mogę tak powiedzieć, imiennika Michaela Nowaka, słynnego filozofa religii ze Stanów Zjednoczonych, ale niewątpliwie dominuje i słusznie pogląd, że podstawą triumfu gospodarki kapitalistycznej był liberalizm. Ten liberalizm, który wytworzył się na Wyspach Brytyjskich, a jego dwoma ojcami, założycielami byli najpierw Thomas Hobbes, a po nim John Locke. Ten pierwszy, tworzący jeszcze wyłącznie w wieku XVII, jednoznacznie ustawił relacje między swoją wizją fundamentów liberalizmu a religią wszelką, chrześcijaństwem w szczególności. Liberalizm nie znosi chrześcijaństwa. Dopóki istnieje wiara w duchy niewidzialne, mówił Thomas Hobbes, dopóty liberalizm nie jest bezpieczny. Przez wiarę w duchy niewidzialne miał na myśli wiarę w Boga, miał na myśli wiarę w życie pozagrobowe. Tylko jeśli życie nasze wyczerpuje się w tym świecie, tylko wtedy gospodarka oparta na takim materialnym rozumieniu naszego życia może być spełnieniem tego życia, może rozwijać się bez żadnych ograniczeń. Tylko wtedy system liberalny będzie bezpieczny, jeśli wyeliminuje ostatecznie religię. John Locke nie idzie tak daleko, następca, kontynuator i w pewnym sensie poprawiacz Hobbesa,
już na początku XVIII wieku w drugim traktacie o rządzie, w traktacie o tolerancji, mówi o tym, że jednak można tolerować religię, ale religia jest tylko tolerowana i na pewno spychana na margines życia, że da się pogodzić taką tolerowaną, gdzieś marginalnie traktowaną religię z nowoczesnością, której ideowym, jeśli można tak powiedzieć, współtwórcą na pewno był John Locke. Mówię o tym dlatego, byśmy uświadomili sobie, jak zmienia się samo pojęcie Zachodu w wieku XVIII. Tym, tak, jeśli można tak powiedzieć, hasłem przyszłości staje się liberalizm, czyli nowy sposób rozumienia wolności. Otóż wolność nie jest jedynie związana z koncepcją liberalną. Jak przypomniał o tym inny znakomity historyk współczesny, angielski, a nawet cała grupa historyków z Cambridge, nie będę tutaj Państwa zanudzał ich nazwiskami, w każdym razie przypomina się współcześnie, w ostatnich powiedzmy 20-30 latach, że obok liberalizmu drugą ważną w tradycji europejskiej koncepcję wolności tworzył republikanizm. Czyli dokładnie ta forma, przepraszam za słowo dokładnie, nie powinien go używać, to anglicyzm, ta forma, która rozwinęła się w szczególnie bogaty sposób właśnie w tradycji Rzeczpospolitej, jak sama nazwa wskazuje. Wenecja, Rzeczpospolita i Zjednoczone Prowincje, czyli Holandia, to są te kraje, gdzie republikanizm w Europie przetrwał i żył w epoce nowożytnej. Podstawą republikanizmu jest obywatel, człowiek czynny w polityce, broniący swojej wolności w świecie polityki. Liberalizm jest wizją wolności od polityki, wolności, której celem jest skupienie całej działalności człowieka na bogaceniu się, na realizowaniu siebie, niekoniecznie na bogaceniu, ale między innymi na bogaceniu się, na realizowaniu siebie poza polityką, poza wspólnotą polityczną, w świecie rozrywki, w świecie gospodarki, ale nie w polityce. I otóż właśnie wiek XVIII przynosi kryzys i upadek, można tak powiedzieć, republikanizmu, no bo upada nie tylko Rzeczpospolita, ale upada również Republika Wenecka, zostaje zlikwidowana dokładnie w tym samym roku, co Rzeczpospolita, 1797. Trwa Holandia w innej trochę formie, Holandia oparta jednak na połączeniu republikanizmu z liberalizmem w pewnym sensie, można tak powiedzieć, i na pewno z handlem jako podstawą bytu politycznego. Mówię o tym wszystkim, żebyśmy uświadomili sobie, jak rozgrywa się dramat Rzeczpospolitej w wieku XVIII i jak będzie kształtowała się dynamika tych stosunków, w których musimy mówić jednocześnie o geopolityce, tak jak zapowiadałem to w tytule wykładu, i o kulturze, kulturze duchowej. Bo to są dwa pola, na których nasze relacje z Zachodem układają się, rozstrzygają i na których musimy te relacje rozpatrywać. Oczywiście, gdy idzie o wiek XVIII, to pojawia się w nim, no, krótko mówiąc, groźba, a potem ta groźba zostaje zrealizowana, zlikwidowania państwa, wspólnoty politycznej Rzeczpospolitej. Ta rewolucja geopolityczna następuje wskutek współdziałania Rosji i partnerów niemieckich, w szczególności Prus, obok tego także Austrii. Wszyscy to wiemy, ale spróbujmy w takim razie zrozumieć związek tej współpracy z tematyką ideową, o której mówiłem przed chwilą. Otóż Rosja dokonuje na progu wieku XVIII wraz z carem Piotrem I zwrotu, energicznego zwrotu na zachód w celach czysto instrumentalnych, przyswoić sobie pewne zachodnie metody, narzędzia, sposoby, dzięki którym Rosja, nie tracąc swojej tradycji autokratycznej, zasadniczo i fundamentalnie autokratycznej, samodzierszczej, jedynowładczej, autorytarnej, policyjnej, będzie mogła jednocześnie skutecznie rywalizować i wygrywać z nowoczesnymi państwami zachodnimi. Do tego trzeba importować zachodnią technikę, zachodnie środki, zachodnią modernizację wojska,
No bo starymi metodami rosyjskimi nie da się tego zrobić. Taki jest, krótko mówiąc, cel reform Piotra, który streścił ich, jeśli można tak powiedzieć, dalekosiężne działanie. O Rosji będziemy mówili nie dzisiaj, więc nie będę rozwijał tego tematu krótkim sformułowaniem. Nam Europa jest potrzebna na kilkadziesiąt lat, a potem odwrócimy się do niej zadem. No, można to i tak ująć. Myślę, że jeszcze lepiej wyrażałoby ten cel Rosji wykorzystanie zachodnioeuropejskiej technologii, modernizacji armii, w pewnym sensie modernizacji ideologicznej jako narzędzia podboju. Podboju, który nie kończy się tylko i wyłącznie na granicy tej starej Europy, ale idzie dalej. Celem jest panowanie nad całą Europą, ale etapem pośrednim, który jasno Piotr daje już do zrozumienia, jest właśnie ta przesuwająca się na zachód granica wpływów zmodernizowanej Rosji. Zlikwidujmy tę sferę pośrednią. Po co nam ta barrière de l'Est, jak nazywali Francuzi, system geopolityczny od Szwecji przez Rzeczpospolitą do Turcji, który miał troszkę hamować postępy imperium rosyjskiego w XVIII wieku. Piotr mówi, i jego następcy, następczynie raczej, bo wiek XVIII to wiek kobiet na tronie rosyjskim, przecież możemy poszerzyć naszą sferę panowania, może to być panowanie pośrednie, mogą tu rządzić ambasadorowie rosyjscy. W Warszawie nie musimy koniecznie zmieniać całkowicie i otwarcie granic, wystarczy nam pośrednia kontrola nad Polską. A zachodni partnerzy po prostu zgodzą się na to, no bo to nie jest ten stary Zachód. Tu właśnie odzywa się ów problem, czy jesteśmy wewnątrz pewnej wspólnoty europejskiej, czy jesteśmy traktowani jako peryferia, której utrata nie boli Zachodu. Można zrezygnować z niej. I to jest także problem, również zasygnalizowany w ramach owego przeciwstawienia wewnątrz-zewnątrz. Czy jesteśmy w Rzeszy, czy jesteśmy poza Rzeszą? A może chociaż kawałek Polski dałoby się do Rzeszy wcielić? To jest właśnie pomysł geopolityczny realizowany w wieku XVIII. Pomysł, który kończy się podziałem. Ale ten pomysł nie rozgrywa się podziałem, czyli rozbiorem. Nie rozgrywa się w próżni ideowej. Podstawą ideową, i o tym zapominamy bardzo często wspominając, jeśli w ogóle wspominamy rozbiory, to nie w tym kontekście. Otóż podstawą ideową rozbiorów jest porozumienie władców oświeconej Europy przeciwko państwu, które jest zidentyfikowane jako czarna dziura na mapie oświecenia europejskiego. Dosłownie, no nie używa się sformułowania czarna dziura, ale sens propagandowych tekstów, które pisze wtedy na użytek Katarzyny II Voltaire, najważniejszy, najbardziej ceniony z filozofów zachodnioeuropejskich, główny filozof celebryta, można tak powiedzieć, XVIII-wiecznej Europy, sprowadza się do tego, żeby zidentyfikować Rzeczpospolitą jako słuszny cel zaboru rosyjskiego, ponieważ Rosja i Prusy oczywiście, no bo drugim korespondentem Voltaire'a był Fryderyk II, król pruski, Rosja i Prusy przyniosą nareszcie do tego zacofanego kraju oświecenie. Ci niepoprawni katolicy, ci tępi obywatele Rzeczpospolitej, którzy nie rozumieją, na czym polega nowoczesność, na czym polega ta rewolucja, która dokonała się na Zachodzie, zostaną tego wreszcie nauczeni i słusznie bagnetami żołnierzy rosyjskich, oświeconej Semiramidy Północy, jak ją nazywał Voltaire, i króla filozofów Fryderyka II. Ideologia oświecenia była niezmiernie ważna dla uzasadnienia rozbioru pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej. I tu uruchamia się pewna dynamika wewnętrznych zmian w Polsce. Także niezwykle ciekawa. Tu przechodzimy do aspektu, czy dołączamy do aspektu geopolitycznego, aspekt kulturowy. Pojawia się mianowicie wewnątrz polskich elit grupa ludzi, którzy uważają, że Polska powinna się zmodernizować, powinna zmienić swoją tożsamość. I to stwierdzenie jest odczytaniem realnego problemu. Bez reform Rzeczpospolita nie mogła przetrwać wieku XVIII. Reformy były konieczne. Reformy były konieczne już wcześniej, dostrzegano to w wieku XVII.
kluczowe pytanie, jakie pojawiało się wraz z uznaniem słusznym, jak najtrafniejszym, potrzeby reform, sprowadzało się do tego, czy da się połączyć reformy z zachowaniem niepodległości. Zwróćcie Państwo uwagę, właściwie teraz mi to wpadło do głowy tuż przed wykładem, na rdzeń słowa niepodległość. To jest połączenie dwóch partykuł, nie i pod. Nie chcemy być pod. Taka jest istota tego sformułowania. Nie chcemy być pod. Skoro mówiłem o tym układzie wyżej, niżej, pod i nad, no to istotą niepodległości jest to, że nie zgadzamy się być pod. Tymczasem w wieku XVIII wytwarza się stopniowo swego rodzaju patriotyzm modernizacyjny, który może, nie musi, ale może prowadzić do takiej oto postawy, że w imię reformy koniecznej dla Polski musimy zgodzić się na podległość. Podległość instrukcjom, które płyną do nas z Zachodu, jako ośrodka postępu, ośrodka wzorów tej nowoczesnej cywilizacji, która tam odnosi sukces, więc my musimy ją implantować w Polsce. To jeszcze samo w sobie nie jest zagrożeniem jakimś istotnym. Zagrożeniem jest połączenie tego rodzaju postawy, przyjęcie perspektywy, że Polska musi być uczniem. Przypomnijmy, że car Piotr też przyjął taką perspektywę w odniesieniu do Rosji, ale z jasno określonym założeniem. Kilkadziesiąt lat będziemy uczniem, a potem pobijemy tą pałką, którą wystrugają nam zachodni biznesmeni, prawda, czy zachodni inżynierowie. Pobijemy Zachód. Tymczasem w Polsce w elitach zaczyna się tworzyć, w tych oświeconych elitach, przekonanie, że nie tylko powinniśmy przyjmować te wzory z Zachodu, powiedziałbym, instrumentalnie, ale powinniśmy po prostu porzucić swoją dawną tożsamość, zrezygnować z niej, bo to jest zła tożsamość. Ta Polska, która była wcześniej przez 800 lat, jest zła, nie sprawdziła się. Musimy stworzyć nową Polskę. Nowe świata polskiego tworzenie. Od tych słów zaczął Stanisław August swoje panowanie w 1764 roku z wielkimi nadziejami, że uda mu się zreformować za zgodą Katarzyny II Rzeczpospolitą. Charakterystyczne jest to samo sformułowanie, że tworzymy nową Polskę, tą starą wyrzucamy. Stara była niedobra, nowa będzie dopiero przeze mnie stworzona według tych wzorców z Zachodu będzie dobra. I jeszcze jeden element chciałem tutaj zauważyć tej postawy. Kiedyś cytowałem w czasie jednego z wykładów tutaj u nas przezabawny, kapitalny fragment pamiętnika Stanisława Augusta Poniatowskiego, który miał wielki talent literacki. Pamiętnika z czasów jego młodości, kiedy kandydował pierwszy raz na posła Rzeczpospolitej. Mówiłem o tym obywatelstwie Rzeczpospolitej, o tradycjach naszych. Te tradycje czasem się wyradzają. Oczywiście wiemy, że demokracja nie jest idealnym ustrojem, czy Rzeczpospolita, system reprezentacyjny. No ale właśnie taką samą, powiedziałbym, perwersję tego systemu opisał Stanisław August w swoich pamiętnikach, przypominając, że żeby zostać posłem, on jako bardzo młodziutki chłopiec, po prostu dlatego, że pochodził z familii tej właśnie rządzącej de facto najistotniejszymi układami w Rzeczpospolitej, więc wiadomo było, że powinien zostać wybrany na Sejm z racji swojego urodzenia, no ale żeby wygrać konkretne wybory, musiał się podlizywać miejscowym, że tak powiem, macherom politycznym w danym powiecie. No i wygląda to żałośnie. No, poziom polityczny tych ludzi jest rozpaczliwy. To jest jakaś klientela magnacka, która po prostu no, reaguje według najbardziej prymitywnych odruchów pieniądza, uczty, mikrointeresików, w imię których jest gotowa wszystko sprzedać. To jest rzeczywisty obraz, to nie jest zafałszowane. Trochę może karykatura, ale oparta na rzeczywistości. I to jest stosunek Stanisława Augusta, od tej pory powiedziałbym do końca, do Rzeczpospolitej, a przede wszystkim do wyborców Rzeczpospolitej. Jesteście prymitywami, jesteście ludźmi właściwie niereformowalnymi. Z wami nic się nie da zrobić. Mogę skupić wokół siebie elitę, nazwijmy ją tak, inteligencką,
To słowo pojawi się oczywiście później, w połowie XIX wieku, ale istota pojawia się w wieku XVIII. Z taką grupką, która rozumie potrzebę tych rozkazów przychodzących z Paryża, prawda, czy z Niemiec, czy z Holandii, wzorów nowoczesności i będzie was traktowała jako takie miejscowe bydło, które trzeba podnieść do jakiegoś przyzwoitszego poziomu życia. Nie z wami, tylko dla was. I to jest istota postawy, którą narzuca właśnie umiejscowienie elity na tej osi przed i po. My niesiemy postęp, a nasz naród jest zacofany. Nie łączymy się z tym narodem, przeciwstawiamy się mu, ponieważ my jesteśmy postępowi, my tłumaczymy te nowoczesne hasła, które przychodzą z Zachodu, z salonu Voltaire'a, czy wcześniejszego salonu ulubionego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, czy jakichś innych salonów zachodnich. No i musimy jakoś tutaj, no, krótko mówiąc, zmanipulować tę miejscową tłuszczę, która nic nie rozumie, z pogardą się do niej odnosimy cały czas. Tego rodzaju relacja wytwarza nową zupełnie strukturę myślenia polskiej elity politycznej opartą na w istocie pogardzie dla tutejszych, dla Polaków, którzy nie rozumieją nowoczesności. Natomiast elita ma tłumaczyć, a raczej wydawać polecenia w imieniu Zachodu tej nierozsądnej, nierozumiejącej postępu tłuszczy. Otóż ta postawa jest w pewnym sensie zrozumiała. No, rzeczywiście nie wszyscy czytali po francusku w XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. Niewątpliwie trzeba było odświeżyć pewne schematy myślowe, które doprowadziły do skostnienia Rzeczpospolitej. Pytanie, czy dało się to zrobić bez owego poczucia pychy elity intelektualnej, która reprezentuje postęp w stosunku do zacofanego narodu. To jest pytanie, na które niestety nie umiał dobrze odpowiedzieć Stanisław August Poniatowski. Dzisiaj akurat wysłuchałem bardzo ciekawego wykładu pana doktora Danilczyka, specjalisty od, jeśli można tak powiedzieć, historii Targowicy, autora wielu ważnych odkryć w tym zakresie, ale zwrócił uwagę na jedną dla mnie nową, interesującą rzecz. Otóż pierwszym sejmem, na którym odezwał się głos obywateli, którzy nie są tymi oświeconymi obywatelami, ale po prostu obywatelami reprezentującymi interesy wspólnoty politycznej szlacheckiej Rzeczpospolitej, był Sejm z 1786 roku, tuż przed Wielkim Sejmem, na którym nie odezwali się klienci magnatów, którzy z góry wiadomo było, co powiedzą, bo panowie lokalni powiedzieli im, jak mają głosować, a panów lokalnych przekonał ambasador rosyjski wcześniej, jak mają głosować. Do tego sprowadzało się życie polityczne Rzeczpospolitej w czasach króla Stanisława Augusta. I pierwszy raz okazało się, że nie. Ci ludzie, wychowani już trochę oczywiście na tych zreformowanych, szczęśliwie zreformowanych, dobrze zreformowanych szkołach Komisji Edukacji Narodowej w duchu patriotycznym, reforma ma dobre skutki też, to chcę podkreślić, to nie jest potępienie reform, to o czym mówię, to jest zwrócenie uwagi na pewną, przepraszam za dwuznaczne słowo, dialektykę tych reform, że one były konieczne, a jednocześnie niosły ze sobą ryzyko pewnej postawy, no właśnie wyższościowej, odrywającej się od wspólnoty. Otóż ta wspólnota zamanifestowała swoje istnienie wtedy żądaniem usunięcia wpływów rosyjskich, które no urosły do, powiedziałbym, no zupełnie już żołdackich rządów Rzeczpospolitej. Na prowincji. Tu w Warszawie było wszystko pięknie. Król chodził na karty do ambasadora Stackelberga z prymasem i właściwie było wszystko bardzo elegancko, ale na prowincji po prostu wszystko mógł zrobić kapitan rosyjski. Mógł zabrać 10 wsi ze sobą gdzieś tam na Krym jako kolonistów. No i miejscowa szlachta to odczuwała, protestowała przeciwko temu. Z tego protestu wyrósł następnie inny duch zupełnie Wielkiego Sejmu, tego, który doprowadził do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja, przypomnijmy, była dziełem w dużym stopniu króla Stanisława Augusta. Była wyrazem ducha potrzebnych reform w Rzeczpospolitej.
ale król do końca, do samego momentu, kiedy jest przenoszony z zamku do katedry świętego Jana w tej chwili triumfu 3 maja, pamiętamy to z obrazów oczywiście, tę scenę, nie wierzy w to, że można naprawdę połączyć się z poddanymi. To jest efekt spisku z Piattolim, z grupą oświeconych, prawda, reformatorów, takich jak Ignacy Potocki. Ale żeby obywatele mogli to zrozumieć, w to ani przez chwilę nie uwierzył król Stanisław August Poniatowski. I efektem tego jest dramatyczny moment Targowicy. Król po prostu ani przez moment nie wierzy w to, że z obywatelami można bronić niepodległości, że można reformować Polskę z Polakami i obronić z Polakami niepodległości nawet przeciwko Rosji. To też bardzo ciekawy aspekt, przepraszam, zbaczam z tematu Polska i Zachód, ale chcę podzielić się tym skojarzeniem, które zawdzięczam doktorowi Danilczykowi dzisiaj. Wojna 1792 roku, wojna w obronie Konstytucji 3 maja była najbardziej podobną w naszej historii wojną do tego, co dzieje się na Ukrainie w tej chwili. Z całkowicie odmiennym, miejmy nadzieję, jeśli idzie o Ukrainę, miejmy nadzieję, zakończeniem. Ta wojna nie została w ogóle przegrana militarnie. Polska stawiła zdumiewająco skuteczny opór. Liczyli Rosjanie, że wejdą, Targowica zawiąże się natychmiast w całym kraju. Tylko w dwóch powiatach zawiązała się Konfederacja Targowicka do końca lipca 1792 roku. Nie poparli Polacy wkroczenia Rosjan. A wojsko stawiło zdumiewający opór. W kolejnych bitwach, w których odznaczył się książę Józef Kościuszko. I ten opór został złamany jedną decyzją króla, który przystąpił do Targowicy. To tak jakby Zełenski oświadczył po 2 tygodniach walk, że on jednak godzi się z Putinem. To na tym się to opiera, prawda? Nie chodzi mi teraz o rozwijanie tej paraleli, tylko o zwrócenie uwagi na skutki postawy człowieka, który wierzy w ideę oświecenia i one są potrzebne, żeby je wprowadzić do Polski, żeby ona skuteczniej mogła tworzyć nowoczesne, w dobrym tego słowa znaczeniu, nowoczesne państwo, nowoczesną wspólnotę, szerszą niż tylko szlachecka. Ale jednocześnie nie wierzy w to, że znajdzie współobywateli. Nie wierzył w Rzeczpospolitą. To był problem króla Stanisława. Nie wierzył w starą Polskę. On chciał zbudować nową Polskę z garstką reformatorów. Nie wierzył w to wobec tego, że może z Polakami Polskę obronić. I to jest ten dramatyczny moment, który kończy historię Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej. Przychodzi czas zaborów. Szczególny aspekt zaborów łączy się z panowaniem niemieckim. No bo nie skupiamy się teraz na rosyjskim zaborze, o nim będziemy mówili na kolejnych naszych spotkaniach. Dzisiaj mówię o relacjach z Zachodem. A więc niezwykłą szkołą, powiedziałbym, tych nowych relacji z Zachodem jest zabór pruski, który instaluje się między innymi tutaj w Warszawie. Pamiętajmy o tym, że Warszawa była częścią zaboru pruskiego po 1795 roku. Cel tego zaboru niezwykle jasno wyłożył szef nowej administracji w Prusach Zachodnich, obejmujących te tereny, bo tak nazywano te tereny przyłączone do Prus po trzecim zaborze, rozbiorze. Cytuję. Uczynienie z byłych niewolników i Słowian, Niemców i ludzi. To jest istota rzeczy. Niemiecki administrator z pełnym przekonaniem przystępuje do misji, w której ma tutaj do czynienia wyłącznie z byłymi niewolnikami i Słowianami, czyli z podludźmi, z których trzeba zrobić Niemców i ludzi. Ludzi w ogóle, czyli no w ogóle jakieś ludzkie istoty z tych jakichś, prawda, barbarzyńców i Niemców, czyli ludzi kulturalnych, ludzi mówiących no, jakimś kulturalnym językiem, czyli po niemiecku. Przyłączył się do tej misji Johann Wolfgang Goethe, o czym mało kto pamięta. On nie był poddanym króla Prus, warto to powiedzieć, tylko czuł się członkiem tej szerszej wspólnoty kultury niemieckiej, która ma obowiązek cywilizować tych wschodnich sąsiadów, tych niewolników i Słowian, którzy no niestety nie dorośli jeszcze do cywilizacji. Wymyślił wobec tego Goethe niezwykle, powiedziałbym, ambitny program
zrealizowania tego planu uczynienia ze Słowian i niewolników Niemców i ludzi. Stwierdził w swoim memorandum napisanym około roku 1795, że nawet przy pozorach pokoju, który panuje już pod zaborem pruskim, wojna wewnętrzna toczy się dalej, tym bardziej jeśli podbite państwo różni się językiem i obyczajem od podbijającego. Przyszły autor Fausta proponował zatem, by powołać do życia wędrowne grupy teatralne w takiej liczbie, aby kilka razy w roku mogły grać przez krótki czas w znaczących miejscach. Miałyby owe zespoły teatralne prezentować w języku niemieckim krótkie, proste sztuki odwołujące się do codziennego życia i dzięki temu zrozumiałe dla prostego widza. Występom towarzyszyć miało wydanie popularnego podręcznika szkolnego, który miałby tłumaczyć Polakom, jak język niemiecki potrzebny jest człowiekowi do awansu cywilizacyjnego. No, nie było takich narzędzi jak Onet, jak Wirtualna Polska, jak TVN, więc no, tak chałupniczo Goethe próbował to rozwiązać przy pomocy jakichś wędrownych trup teatralnych i podręczników szkolnych. Kultura masowa, durniu. No, można by tak strawestować znane powiedzenie, którego użył niegdyś prezydent Clinton, używając go w połączeniu ze słowem ekonomia. Kultura masowa. Dotrzeć do mas z przesłaniem, no musicie wyjść z tego błota, w którym byliście. Język niemiecki, kultura niemiecka jest dla was jedyną szansą ku temu. Drugi element, powiedziałbym, nowości dla mieszkańców Rzeczpospolitej polegał na tym, że na miejsce wspólnoty politycznej, która nie była ponadstanowa, tylko szlachecka, ale za to wewnątrz stanu szlacheckiego rozwijała instynkt samorządu, instytucje samorządowe, pojawiło się państwo, w którym nie ma żadnego samorządu. W Prusach nie było samorządu. Był rząd, była administracja. A administracja i rząd rządziła się, była praworządna jak najbardziej. Kwestia praworządności się pojawia tutaj. Praworządność oparta na najbardziej skomplikowanym kodeksie prawa, z jakim kiedykolwiek obywatele Rzeczpospolitej mieli do czynienia. Wprowadzone zostało nowe prawo dla zaboru pruskiego, które w tej kodyfikacji liczyło 20 tysięcy artykułów. No prawie jak prawo Unii Europejskiej. To znaczy nigdy nie wiemy, który artykuł przekroczyliśmy, no bo jest ich tyle tych artykułów. Nie jak konstytucja Sejmu Radomskiego z 1505 roku, czy nawet konstytucja 3 maja, której można od biedy nauczyć się na pamięć, a w każdym razie jej artykuły łatwo wyliczyć. Tylko 20 tysięcy artykułów. Wiadomo, że każdy z nas może być przestępcą w takiej sytuacji, no bo nie opanujemy kodeksu liczącego 20 tysięcy artykułów. To jest istota nowoczesności rozumianej na sposób, powiedziałbym, oświecony i niemiecki jednocześnie. Ta lekcja, powiedziałbym, oświecenia w tym wydaniu łączy się jednocześnie z konsekwentną kampanią propagandową, która rozwija stereotyp Polski nakreślony w epoce oświecenia przez sługusów Katarzyny, takich jak Voltaire we Francji czy Baron Grimm w Niemczech. A więc Polska to jest bardzo trudny materiał dla oświecenia. To są wyjątkowo oporne na europeizację tempaki. I stąd trzeba zdwoić wysiłki, trzeba więcej tych bagnetów do stłumienia Konfederacji Barskiej czy prawda, Powstania Kościuszkowskiego. A teraz trzeba nie tylko więcej nauczycieli z Niemiec, więcej urzędników z Niemiec, ale potrzeba także, czy więcej sędziów, ale potrzeba także konsekwentnej polityki państwowej, polityki tej centrali cywilizacji, która musi przyspieszyć ten proces przekształcania tych peryferyjnych półludzi z peryferii Europy właśnie w pełnoprawnych, no można tak powiedzieć, obywateli wspólnoty europejskiej czy tej wspólnoty niemieckiej. Ten proces przyspiesza oczywiście od połowy wieku XIX i najczęściej kojarzymy go ze słowem Kulturkampf, z tą polityką, którą realizuje kanclerz Bismarck,
w latach 70. XIX wieku. Ale oczywiście no, jest to polityka, która trwa cały okres zaboru pruskiego, przez pewną część także zaboru austriackiego, a która nasila się w Prusach w momencie triumfu Prus nad Austrią w 1866 roku, kiedy wiadomo już, że to Prusy protestanckie będą zjednoczycielem Niemiec, odtworzą Rzeszę. To będzie protestancka Rzesza. To jest traktowane w pruskiej propagandzie tego czasu jako jeszcze jeden dowód wyższości nad katolickim zacofaniem, które jest szczególnie charakterystyczne no nie tylko dla Austrii, ale przede wszystkim dla polskiej peryferii. I ten połączony atak na katolicyzm i polskość jest istotą właśnie Kulturkampfu. To jest atak na katolicki kościół i polskość. Symbolem tego uplasowania Polski jako kraju będącego przed wciąż oświeceniem, postępem kraju, wciąż pod pręgierzem postępowej Europy, jak w XVIII wieku, jak w broszurach Voltaire'a, była sprawa Barbary Ubryk. Dzisiaj Państwo może nie pamiętacie tej afery, ale była ona, przepraszam za określenie, grzana dużo dłużej i bardziej konsekwentnie niż dzisiaj postawa premiera Orbana w zaprzyjaźnionych mediach. Przypomnę, że była to zakonnica zamknięta w celi przez 20 lat w klasztorze karmelitanek w Krakowie, którą po odkryciu tego faktu uwolniono, prawda? Niepełnosprawna umysłowo kobieta, którą no, władze zakonne trzymały jako niebezpieczną, no, powiedziałbym, religijną dewiantkę. Ta niewątpliwie smutna historia, nie przynosząca żadnej chluby konkretnemu miejscu, zakonowi, konkretnej sytuacji, została nagłośniona tak jak żadna inna historia związana z Polską w wieku XIX. Dzisiaj tego nie pamiętamy, ale sztuki o Barbarze Ubryk i artykuły na temat Barbary Ubryk ukazywały się niemal w każdej gazecie całego świata. To jest aż dziwne, to jest zjawisko nie w pełni opisane do tej pory, kiedy słyszałem fascynujący referat na ten temat. Od Bułgarii do Urugwaju pojawiły się właśnie spektakle teatralne o Barbarze Ubryk. Na jakiej zasadzie? Otóż ta ideologia postępu tworząca się od czasów Locke'a, Hobbesa, oczywiście wzmocniona naturalnie poprzez pewnego rodzaju ofensywę lóż masońskich z końca wieku XVIII, o tym pisał Reinhard Kozelek w znakomitym dziele Krytyka i kryzys, do którego nawiązywałem wcześniej. Wzmocniona jeszcze raz przez rewolucję francuską, prowadzi do wytworzenia pewnego konsensusu między podzielonymi obozami socjalistów, liberałów, że głównym wrogiem jest wciąż jeszcze ten wsteczny kościół katolicki, to zacofanie, które kojarzy się ze starą Polską. I to właśnie sprawiło nadanie takiego globalnego rozgłosu jednemu incydentowi. Barbara Ubryk stała się symbolem polskiego zacofania. Odpowiadało to doskonale stereotypom, które niemiecka kultura budowała wtedy dość konsekwentnie, a takim najbardziej klasycznym przykładem tych stereotypów stała się książka Gustawa Freitaga Soll und Haben z 1855 roku. To był liberalny powieściopisarz niemiecki z połowy właśnie wieku XIX, który przedstawiał pracę cywilizacyjną Niemiec na Dzikim Wschodzie. Czyli w Wielkopolsce, na Śląsku, tu gdzie dzikusy mieszkają, prawda? Trzeba te dzikie tereny poddać kolonialnemu nadzorowi w imię postępu, do którego słowiańscy aborygeni po prostu nie są organicznie zdolni. Taka jest wymowa tej niesłychanie popularnej w Prusach wtedy powieści. Ta swoista ideologia, tu jeszcze pozwolę sobie odesłać do moim zdaniem najcenniejszych prac na ten temat, znów nie polskiego autora, tym razem chcę zwrócić Państwa uwagę na nazwisko Larry Wolfa, amerykański historyk, który w dwóch znakomitych książkach, jednej poświęconej końcowi wieku XVIII, drugiej mitowi Galicji, opisał funkcjonowanie tych zjawisk, o których ja dzisiaj mówię w pewnym skrócie. Ta pierwsza książka to Wymyślając Europę Wschodnią. Larry Wolf
przypomniał w tej książce, że samo pojęcie Europy Wschodniej jako zacofanego takiego, powiedziałbym, rezerwatu, przesądów, starych jakichś, powiedziałbym, uprzedzeń, które trzeba dopiero przezwyciężyć, być może nawet przy użyciu przemocy, rodzi się w oświeconej Europie, rodzi się wraz z Wolterem. To znakomicie Larry Wolf w tej książce opisał. W drugiej książce mit Galicji, czy idea, przepraszam, Galicji, przedstawia właśnie tego rodzaju koncepcję misji cywilizacyjnej realizowanej przez niemieckich pisarzy, niemieckich autorów wyobrażających sobie Galicję, zwłaszcza Galicję Wschodnią, jako swoisty teren realizacji takich marzeń o tym cywilizowaniu, o nawracaniu na cywilizację dzikusów. Ta specyfika relacji, powiedziałbym, zachodu do Polski jako terenu, który młodszego terenu, który powinien być podbity niejako w imię cywilizacji, stanowi część tylko zjawiska, jakie powinniśmy opisać, by zrozumieć doświadczenie wieku XIX w relacji Polski z Zachodem. Bo przecież jest to jednocześnie czas potężnych wstrząsów geopolitycznych. Polska, przypomnijmy, odnajduje wszak nadzieję na odzyskanie niepodległości w połączeniu z mocarstwem Zachodu, z Francją napoleońską, tuż po zaborach. Czy były to czcze nadzieje, czy był to tylko zawód? Nie zgadzam się z tą interpretacją. Oczywiście możemy przypomnieć Santo Domingo, los legionistów, którzy tam kończą na Haiti swoje życie w sprawie kolonialnej obcego mocarstwa. Ale gdyby nie Napoleon, gdyby nie wyzwanie, które ten imperator Zachodu rzucił panowaniu trzech mocarstw rozbiorczych nad wschodnią Europą, przetrwałyby zabójcze dla Polski granice rozbiorów z 1795 roku. Mniej więcej równorzędne. Równorzędnie dzielące Polskę między trzech zaborców. To, że powstało to maleńkie księstwo warszawskie na 7 lat, czy nawet niecałe 7 lat, sprawiło, że już po epoce napoleońskiej, kiedy Napoleon przegrał swoje dwie wojny o Polskę, bo pierwsza to były lata 1806-07, druga 1812. Napoleon przegrał tę wojnę z Rosją, znaczy tę drugą zwłaszcza, jak wiadomo. Nie dało się wrócić do sytuacji sprzed epoki napoleońskiej. Trzeba było stworzyć coś, co by bodaj udawało jakiś powrót Polski na mapę. To było oczywiście Królestwo Kongresowe, Królestwo Polskie pod berłem cara Aleksandra I. To nie sama łaska cara sprawiła, że to Królestwo Polskie pojawiło się, maleńkie, kadłubowe, ale zawsze przecież pojawiło się na mapie w 1815 roku. Sprawiła to epoka napoleońska. Sprawiło to zaangażowanie Polaków na rzecz sojuszu nierównoprawnego, w którym nie było szans najmniejszych na równoprawność, ale sojuszu, w którym interes mocarstwa dominującego, zachodniego mocarstwa, wymagał, ażeby stworzyć, powiedziałbym, bezpieczną flankę wschodnią, użyję dzisiejszego sformułowania. Napoleonowi zależało na bezpiecznej flance wschodniej jego imperium. Dlatego zdecydował się na wielką walkę, wielką wojnę. Przegrał ją. Oczywiście Rosja 1812 roku była dużo silniejsza od Rosji roku 2022. Ale niewątpliwie nie było tak, że istniała tu jakiś rozdziew interesów między tą Polską, która chce odzyskać niepodległość, a Imperium Zachodnim. Była pewna wspólnota interesów. Napoleon rozumiał, że bez pokonania Rosji nie ubezpieczy swojego panowania w Europie. To jest pewnego rodzaju pytanie geopolityczne, które wznawiamy. Czy sojusz taki nierównoprawny z mocarstwem Zachodu może przynieść nam pożytek, by zrównoważyć zagrożenie niewątpliwie idące od wschodu, czy rozbiór idący od wschodu, jak w XVIII wieku, czy też skazany jest zawsze na niepowodzenie? Zostawiam to pytanie otwarte, ale moja interpretacja nie idzie zdecydowanie w kierunku odstręczania od idei sprzymierzania się takiego nierówno
prawnego sprzymierzania się z mocarstwem Zachodu, skoro nie mamy żadnej innej możliwości walki, skutecznej walki o niepodległość czy obrony niepodległości. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nie było Ameryki dzisiaj w Polsce, żołnierzy amerykańskich. Byliby tutaj żołnierze rosyjscy albo rosyjskie głowice nuklearne, już by były tutaj. Po prostu. Ten sojusz nie jest równoprawny, nie jest dobry, jest półkolonialny, ale coś on nam daje w relacjach z Rosją. No ale to jest oczywiście moja interpretacja, z którą naturalnie nie każdy musi się zgadzać. Chcę bowiem od razu skontrować to doświadczenie, czy raczej tę interpretację doświadczenia napoleońskiego z inną postawą geopolityczną mocarstwa zachodniego, symbolicznie wiążącą się z tym samym momentem, Kongresem Wiedeńskim, rok 1815. Kto jest głównym przeciwnikiem przywrócenia nazwy i tego choćby namiastkowo przypominającego istnienie Polski królestwa? Głównym przeciwnikiem jest minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Lord Castlereagh. Car forsuje ten pomysł, bo oczywiście jest to zgodne z jego interesami, przesunąć panowanie rosyjskie trochę na zachód, bliżej Berlina, na terenie tegoż Królestwa Polskiego. A minister brytyjski mówi, w żadnym razie wróćcie do granic rozbiorowych z 1795 roku. Dlaczego? Czy Lord Castlereagh po prostu nie lubił jakoś Polski? Nie, to w ogóle nie miało nic wspólnego z sentymentami czy resentymentami. To była zimna kalkulacja geopolityczna. Jeżeli odbuduje się tutaj Królestwo Polskie, nawet takie namiastkowe, no to, krótko mówiąc, może to doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej dla Wielkiej Brytanii, która jest kontrolerką równowagi sił na kontynencie i ta sytuacja, w której istnieje Królestwo Polskie pod przewagą czy pod dominacją rosyjską, zbytnio umacnia Rosję, to będzie niebezpieczne dla Wielkiej Brytanii, więc lepiej, żeby nie było żadnej Polski. Polska nie ma żadnego znaczenia tutaj. To jest rachuba sił z punktu widzenia interesów jednego z imperiów. Jak będą wygrywały na sprawie polskiej inne imperia? Ściśle analogiczny sposób rozumowania powtórzy się 101 lat później, w ważniejszym jeszcze memorandum kolejnego ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, sekretarza stanu Foreign Office, lorda Artura Balfoura. Trwała pierwsza wojna światowa, już wiadomo było, że no może się w końcu przełamać ten powiedziałbym, zastój na frontach i ktoś wygra, założenie oczywiście, że wygrają mocarstwa zachodnie. I Lord Balfour pisze wtedy w listopadzie 16 roku kluczowe memorandum do swojego nowego premiera, Lloyda George'a. Broń Boże, nie odbudowujmy Polski po I wojnie światowej. Znów, nie było to w najmniejszym stopniu związane z emocjami Lorda Balfoura. Nic nie miał do Polski, do Polaków. Tylko stwierdzał, jeżeli odbuduje się Polskę, to oczywiście Rosja będzie miała wspólny interes z Niemcami, żeby zniszczyć Polskę. W takim razie Rosja zbliży się z Niemcami. Jak Rosja zbliży się z Niemcami, no to my Brytyjczycy nie mamy czego szukać na kontynencie, bo połączenie sił Rosji i Niemiec to jest wyparcie anglosasów z Europy. Po drugie, jeżeli Polska pojawi się między Rosją a Niemcami, no to krótko mówiąc, Rosja, nawet jeśli by była chwilowo niezdolna do połączenia z Niemcami i likwidacji Polski, będzie ekspandowała na wschód, w kierunku Azji, a tam przeszkadza naszym brytyjskim interesom. A z kolei Niemcy, jeśli Polska się umocni, będą naciskały na Francję, a to już jest nasza bezpośrednia brytyjska strefa interesów. Przedstawiam sposób, bardzo już tak drobiazgowo, sposób rozumowania Lorda Balfoura, nie po to, by wracać do historii z 1916 roku, tylko by uświadomić sobie, że mentalność politycznych gerentów, czyli tych, którzy dysponują władzą w tych ośrodkach władzy głównych imperiów Zachodu jest wciąż taka sama. To znaczy liczy się interes imperialny. I pytanie, czy Polska pasuje do tego interesu, czy nie pasuje? Na ogół nie pasuje, bo ważniejsze są interesy rosyjskie, niemieckie. Znaczy ważniejszym pytaniem jest, a jak to będzie skutkowało pozycją Rosji czy Niemiec, z którymi musimy się liczyć w pierwszej kolejności?
To jest niestety logika geopolityki imperialnej, którą opisałem szerzej w książce pod tytułem Pierwsza zdrada Zachodu. Nie chcę więc rozwijać tego wątku. To, co doprowadziło do odbudowy polskiej niepodległości, to oczywiście z jednej strony sam fakt konfliktu między mocarstwami rozbiorowymi. Nie ma czasu, by przedstawiać genezę tego konfliktu. Ale także wytrwała praca, w której nastąpiło połączenie dwóch idei. Tych dwóch idei, które nie zawsze muszą iść w parze. Idei niepodległości i idei reformy, modernizacji. Bo Polska potrzebuje reformy, modernizacji, tak w wieku XVIII, jak i w wieku XIX, żeby móc radzić sobie z nowoczesnym światem. Pytanie, czy modernizacja będzie realizowana dla niepodległości, czy też modernizacja zostanie uznana za hasło nadrzędne wobec niepodległości, prowadząc aż do stwierdzenia, nie, lepiej modernizować to społeczeństwo, kiedy będziemy podlegli. Bo Polska jest przeszkodą w modernizacji. I to jest rozwiązanie, czy raczej to jest, powiedziałbym, wynik rozumowania, które pojawia się nie u komunistów dopiero, to jest osobne zagadnienie, o którym jeszcze dwa słowa za chwilę powiem. Jeszcze, jak rozumiem, mam pewnie 12 minut. Ale jest to wynikiem doświadczenia klęski, zmęczenia tą walką o niepodległość po powstaniu styczniowym. Próbowaliśmy, walczyliśmy ileś lat, oczywiście tutaj wielkie znaczenie literatury romantycznej, która wyzbyła się tego kompleksu Zachodu całkowicie. Najsilniejszą odprawę dał oczywiście temu kompleksowi Juliusz Słowacki w grobie Agamemnona, gdzie mówi o Polsce jako pawiu i papudze. Nie bądźmy ani pawiem, ani papugą narodów. To jest istota przesłania romantyków. Bądźmy sobą. Ale te prowadzone romantycznym duchem powstania, jak wiadomo, nie uzyskały sukcesu. Zbyt silny był przeciwnik, zbyt mało zmodernizowane było społeczeństwo. I przychodzi reakcja pozytywistyczna po klęsce powstania styczniowego. Reakcja, w której pojawiają się głosy właśnie takie, jak przytoczyłem przed chwilą. Walka o niepodległość jest przeszkodą w modernizacji. Pogódźmy się z tym, nie odzyskamy niepodległości. Większe szanse na modernizację stwarza nam rozwój Imperium Rosyjskiego, które będzie szło w kierunku postępu, rozwój oczywiście nowoczesnego państwa pruskiego i stopniowa, może kulejąca, ale jednak modernizacja w Austrii. Tam akurat to napięcie było najmniejsze, bo tam powstała autonomia po 1866 roku. Ale nawet w Rosji, gdzie pozytywizm rozwijał się, jak wiadomo, pod zaborem rosyjskim najsilniej, pojawia się to przekonanie, kiedyś Rosja, przecież to imperium, zliberalizuje się i wtedy pogodzimy się na gruncie nowoczesnego państwa. Polski nie będzie, ale będziemy nowoczesnymi ludźmi, mówiącymi jeszcze być może nawet po polsku, nie wiadomo, ale w ramach Imperium Rosyjskiego. Ta idea pozytywistyczna, która prowadzi między innymi wspaniałą twórczość Bolesława Prusa, części pozytywistów warszawskich w kierunku odejścia od hasła niepodległościowego, bo oczywiście część będzie wierna hasłu niepodległości, ale część jakby opuści ramiona. Nic się nie da zrobić, albo modernizacja, albo niepodległość. To wybieramy modernizację. Ta, powiedziałbym, reakcja na trudność niepodległości, trudność jej uzyskania, ma swoją jeszcze jedną odsłonę, bardzo ważną dla XX wieku. Jak wiadomo, w połowie XIX wieku pojawia się manifest nowej ideologii, manifest komunistyczny, wytworzony nie w Rosji, tylko w Niemczech przez Marksa i Engelsa.
podsumowujący pewien etap rozwoju myśli europejskiej, zachodniej. To nie wyskoczyło nagle z głowy Marksa i Engelsa, czy z tych dwóch głów, jak Atena w pełnej zbroi wyskoczyła z głowy Zeusa, tylko to był efekt pewnej ewolucji myśli europejskiej. Nie ma czasu, by jej śledzić, ale niewątpliwie komunizm jest tworem myśli europejskiej. I komunizm niewątpliwie jest także pewną wizją modernizacji, postępu, postępu najbardziej radykalnego, najśmielszego, najdalej idącej reformy, która niejako radykalizuje te hasła z oświecenia, walki z religią, walki o zorganizowanie w nowoczesny sposób życia człowieka, walki o wyzwolenie od starego, starego człowieka, starej tożsamości. Ta radykalna ideologia modernizacji przynosi w przypadku Polski efekt w postaci przyjęcia przez grupkę socjalistów w 1870 latach przekonania, że trzeba walczyć z ideą niepodległości Polski. Bo niepodległość Polski jest zawadą na drodze nie tylko do modernizacji, ale na drodze do sprawiedliwości społecznej, którą realizuje marksizm. Na drodze do wyrównania tych rachunków krzywd dużo ważniejszych niż kwestia polskiej niepodległości. I tak socjalizm w wersji komunistycznej zwraca się w latach 70. XIX wieku przeciwko polskości. Pokazuje razem pozytywizm jako łagodną formę tej rezygnacji z walki o niepodległość, o polskość, z przekonania, że modernizacja jest jednak ważniejsza i bardziej realna. I tę drugą wersję, radykalną wersję komunistyczną. Ale oni nie wygrali. Ani pozytywiści nie wygrali, ani komuniści nie wygrali w społeczeństwie polskim początku wieku XIX. Wygrała wola odzyskania niepodległości i to ona sprawiła, że Polska pojawiła się na mapie w szczególnie korzystnych warunkach konfliktu mocarstw rozbiorowych w czasie I wojny światowej. Józef Piłsudski, który jest symbolem tego, w pewnym sensie symbolem tego odzyskanego państwa, odzyskanego śmietnika, jak to ujął jeden z pisarzy II Rzeczpospolitej, uważał, że modernizacja Polski oczywiście jest potrzebna. I II Rzeczpospolita jest niewątpliwie takim etapem w naszej historii, w której próbujemy łączyć modernizację. Symbolem tego jest motocykl Junak, jest samolot, lekki bombowy samolot Łoś. Cały szereg innych, powiedziałbym, działań II Rzeczpospolitej, które wspominamy ze słuszną dumą. Port w Gdyni. Ale za mało było czasu. 19 lat to za mało czasu, żeby dokonać skutecznej modernizacji w dramatycznie trudnej sytuacji geopolitycznej. Ale była to niewątpliwie modernizacja łącząca się z hasłem niepodległości. Jednakże i w II Rzeczpospolitej, na to zwróćmy uwagę, występuje zjawisko inteligencji, która choć ulega tej presji, powiedziałbym, zwycięskiego ideału niepodległości, jednocześnie ulega także tej tradycji inteligenckiej, powiedziałbym, wiary w to, że wszystko, co dobre, wszystko, co słuszne jest na Zachodzie i w Polsce tego nie ma. Salony II RP były nie mniej snobistyczne niż salony III RP. Jak się poczyta pamiętniki, byle cudzoziemca sprowadzić, pucybuta z Francji czy z Holandii, no to już to był dopiero sygnał, no nareszcie jesteśmy salonem. Wystarczy przeczytać no, bardzo brutalnego krytyka pewnych schematów polskości, Gombrowicza. Przyjrzyjcie się Państwu młodziakom z Ferdydurka. No to jest wizja czytelników Gazety Wyborczej. To znaczy ci, którzy wierzą, no muszę się ubierać najnowocześniej według najnowszej mody, muszę pozować na wiecznie młodą, wiecznie młodego według tych żurnali, które z Zachodu przychodzą. Młodziakowie byli w II Rzeczpospolitej tak samo. Dominowała jednakże nad tą młodziakowatością potrzeba obrony niepodległości w momencie próby. Nie zdezerterowali, wielu młodziaków nie zdezerterowało w roku 1939 i w następnych latach.
No ale przychodzi ten komunizm, który w międzyczasie wygrał miejsce o swoją pierwszą ojczyznę na ziemi w Rosji. Przychodzi ze wschodu, przychodzi ta wersja modernizacji z Rosji. I teraz nasz stary snobizm prozachodni, inteligencki, oczywiście ulega naturalnemu wzmocnieniu. No, jęczymy pod butem rosyjskich komunistów, który nie wydaje nam się najbardziej postępowy, jednak najbardziej nowoczesny. Wydaje nam się, że jest nowocześniejszy Zachód od tej modernizacji rosyjskiej, więc no, chcemy w naturalny sposób zwrócić się ku Zachodowi. To jest ten moment, kiedy snobizm prozachodni ma wszelkie uzasadnienie, powiedziałbym, także geopolityczne. Wyzwolić się spod buta rosyjskiego komunizmu, rosyjskiej modernizacji, mogliśmy tylko licząc na Zachód. Ale Zachód ulega zmianie w tym czasie. Cały czas ulega zresztą zmianom, tak jak i my. Zmianom, w których następuje dalsze wypłukiwanie elementów chrześcijańskich i zastępowanie ich ideologią z jednej strony konsumpcjonizmu, materializmu w stanie czystym, kapitalizm, gospodarka, durniu, tylko to się liczy, sukces ekonomiczny. I to oczywiście jest bardzo ważne dla ludzi żyjących w coraz bardziej szarym, zwłaszcza w drugiej połowie lat 70. i w latach 80., komunizmie realnym PRL-u. No chcemy być jak na Zachodzie, no tam jest lepiej po prostu. W tym nie ma nic złego, w tym dążeniu, że chcemy żyć trochę lepiej materialnie, tak właśnie jak widzimy to w serialach, które docierają nawet do PRL-owskich telewizorów. Ale ten świat, powiedziałbym, zachodni, nie jest tylko światem sukcesu materialnego, ale jest światem przemian, w którym następuje już ostateczna, jak się wydaje dzisiaj, zamiana tradycji chrześcijańskiej na postchrześcijańską, żeby nie powiedzieć antychrześcijańską. Zakłóca tę percepcję rzeczywistości, o której mówię, fakt wyboru Jana Pawła II, olbrzymi autorytet Kościoła katolickiego i to, że kiedy Jan Paweł II staje na naszej ziemi, wierzymy w to i to bardzo dobrze, że wierzymy. Może powinniśmy sobie przypomnieć tamtą wiarę, tamto przesłanie, że jesteśmy członkami wspólnoty europejskiej, że nie jesteśmy z żadnej peryferii, że to, że kiedyś otrzymaliśmy chrześcijaństwo od naszych braci z Zachodu, oznacza tylko nasz dług, że powinniśmy teraz walczyć o ten Zachód, o to, żeby on wrócił do chrześcijaństwa. Na tym polega nasze miejsce na Zachodzie. Tak, przyszliśmy później, akceptujemy naszą młodszość, ale to nie znaczy, że mamy naśladować najnowsze mody płynące z Zachodu. Tylko mamy jako ci młodzi, którzy nie wyczerpali jeszcze swoich sił duchowych, jak państwa starsze kulturowo od nas, powinniśmy walczyć o odmłodzenie Zachodu, czyli o powrót do korzeni, do chrześcijańskich korzeni. To była istota przesłania Jana Pawła II do nas. Walczcie o Europę. Nie stawiajcie się poza Europą, bo jesteście z Europy. Ja jestem z Europy. Z Europy Wschodniej. To z dumą podkreślał papież. I mamy walczyć o odnalezienie tej Europy Wschodniej w szerszej wspólnocie Europy i walczyć o odzyskanie Europy Zachodniej spod tego walca, powiedziałbym, neomarksistowskiej rewolucji, która toczy się praktycznie rzecz biorąc od czasu Robespiera, nie tylko Marksa. Ten właśnie moment zastaje nas, kiedy rozłazi się system sowieckiej dominacji, ulega odgórnej transformacji i kiedy pojawia się problem, co z tym mamy zrobić. Zapowiadał już ten moment, przepraszam, jeszcze może dwie minuty, przenikliwie patrzący na rozwój sytuacji w Polsce, przedstawiciel tej najbardziej czujnej inteligencji postępowej, która wierzyła święcie w te właśnie aktualnie realizowane wzorce postępu na Zachodzie. Konstanty Jeleński w liście do Jerzego Giedroycia. To był taki krytyk literacki, bardzo ważny współpracownik kultury paryskiej, patron kariery Gombrowicza, między innymi europejskiej. Jeleński pisze w jednym z listów w latach 60. musimy sprzymierzyć się z postępowymi kadrami PZPR, żeby ocalić Polskę przed ciemnogrodem, który nadciąga. Ten Wyszyński okropny, ten papież,
To tak nam zagraża przecież. Zagraża postępowi po prostu. Może odrodzić się w Polsce ciemnogród. Polska może wrócić do tych czasów sprzed króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Musimy zawrzeć sojusz z reformatorami z PZPR. Tak brzmi teza Konstantego Jeleńskiego, którego uważam za bardzo inteligentnego i przenikliwego reprezentanta części postępowej inteligencji polskiej. I oczywiście ten ideał sojuszu postępowej inteligencji polskiej przeciwko Ciemnogrodowi, przeciwko starej Polsce realizuje najskuteczniej, najdoskonalej Adam Michnik. Pod tymi hasłami zresztą, on głosi te same hasła w 1989 roku. Grozi nam Ciemnogród, grożą nam ajatollahowie spod Jasnej Góry. Mówi o tym wprost Adam Michnik wtedy. I to jest pewnego rodzaju program polityczny realizowany. Tak, Polska jest przeciwstawiana Zachodowi jako wciąż nie nadążająca za tym światłym Zachodem, którego reprezentanci nad Wisłą przekazują nam te rozkazy najnowszych mód, najnowszych tendencji ideologicznych z Zachodu, który już całkowicie pogrzebał swoje chrześcijańskie korzenie. I teraz pytanie, czy mamy się z tym pogodzić, z taką wizją Zachodu, jaką reprezentuje Michnik, jaką reprezentuje Jeleński, jaką reprezentował. To są różne wizje, ale wszystkie zakładają jedno. Zachód jest wyżej od nas, uplasowany hierarchicznie. Zachód jest bardziej zaawansowany, a cała, powiedziałbym, pozycja tak rozumującej części inteligencji w Polsce polega na poczuciu wyższości wobec hołoty, która zamieszkuje tutaj. Na tym buduje się poczucie własnej wartości. To są właśnie te panie celebrytki, którym przeszkadzają jacyś Polacy, których za dużo wskutek 500+ pojawia się na plażach gdzieś w Sopocie, prawda, czy w Jastarni, bo hołota powinna siedzieć i pić piwo pod budką, tak jak stereotyp przedstawia to od czasów Voltaire'a. No albo chodzić do kościoła, nie chcę tutaj cytować pewnej pisarki wulgarnej, często cytowanej przez Gazetę Wyborczą, która ten stereotyp polskości właśnie ciemnej, zapitej i katolickiej jednocześnie traktuje jako credo swoiste. Otóż czy mamy przyjąć tego rodzaju wizję Europy jako antytezy ciemnej polskości, czy też powinniśmy sięgnąć do tej nadziei, którą dawał Jan Paweł II, tej energii, którą dawał nam Jan Paweł II, czy z drugiej strony interpretujący inaczej, mniej może chrześcijańsko, bardziej rzymsko. Tak zresztą żartował o sobie, kiedy pytano go, czy jest rzymskim katolikiem. Odpowiadał, bardziej jestem rzymski niż katolik. Mam na myśli Zbigniewa Herberta. On także mówił o potrzebie powrotu do korzeni. Nie korzeni komunizmu, nie korzeni postępu, tylko korzeni cywilizacji europejskiej. Do Hektora, Rolanda, Gilgamesza. Do bohaterów wolności, która została przygarnięta w naszej europejskiej tradycji i znalazła jedną z najpiękniejszych realizacji w polskiej tradycji republikańskiej. Mamy więc wciąż do wyboru albo pogodzić się z tym stereotypem Polska przeciwko Europie, albo, Boże, Europa niestety instytucjonalna jest przeciwko Polsce, to nie jest stereotyp, tylko fakt, ale nasza odpowiedź na ten fakt może być albo akceptująca, to musimy walczyć z Europą, albo możemy wybrać tak, jak chciał Jan Paweł II i Herbert, walczyć o Europę. Dziękuję bardzo.